Cześć wszystkim! Znowu Płynu 7, dalszy ciąg w Factorio na modach. Dobra, jeżeli ktoś nie wiedział, był stream w sobotę, a raczej w piątek, ale stwierdziłem, że go nie będę dodawał do Let's Play'a, ponieważ w sumie nic ciekawego tam nie robiliśmy. Zobaczcie! Tak dużo wolnego miejsca, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w środku naszej bazy. I brakuje tutaj jednej dużej linii, a raczej wielu dużych linii, które tutaj leciały. Co się z nimi stało? Został zamieniony na roboty, ponieważ przez ostatni czas siedziałem i przerabiałem wszystkie nasze surowce na przetapianie przy pomocy właśnie tak tych lepszych rzeczy. Więc całe nasze przetapianie przyniosło się teraz na dół bazy. Więc co mamy tak? Mamy najpierw żelazo, potem silikon. Tutaj jest bodajże nikiel, tutaj kobaltyt, tutaj miedź, razy dwa. I dużo potrzebujemy do różnych rzeczy. Tutaj jest stal, skromna. Tutaj jest cynk. Nie, sorry, tu jest cyna, tu jest cynk. I za chwilę dodamy tytanit, ale to za chwilę. I pokażę jeszcze samo przetapianie. Więc tak, żelazo działa tak jak działało. A właśnie, tutaj jeszcze... Będę powtarzał jeszcze to, co pokazywałem na streamie. Przyniosłem trochę... Tak, cooling tower, ale to już chyba wcześniej pokazywałem. Więc tak, tu mamy żelazo. Nic ciekawego. Tutaj mamy... miedź. Część skręcam do blach, część skręcam od razu do drutów, ponieważ niektóre rzeczy wymagają blachy, a niektóre drutów. Więc oba musimy produkować. Dobra, później mamy stal. Tutaj mamy... miedziane druty, znaczy druty miedziane cynkowane. Tutaj potrzebujemy dwóch rzeczy, więc najpierw przetapiam trochę cyny, potem trochę miedzi i potem w tych piecach łączymy i mamy od razu miedziany drut z cyną. Dodałem również parę przetapiaczy na zwykłe cynowane płytki, ponieważ ich też trochę potrzebujemy w niektórych miejscach. Dobra, dalej tutaj jest lód, tutaj jest brąz i dodałem również fabrykę. Jak to się nazywało? Mosiącu. Brąz i w sumie mosiąc bardzo podobnie wytwarzane, tak są wytwarzane. Generalnie powstają z miedzi, z cyny i z cynku. Tylko brąz wymaga więcej cyny bodajże, a mosiąc wymaga więcej cynku. No. Czy coś jeszcze w sumie? Ta to jedyna pusta linia ze stalą, a poza tym reszta kręci się w miarę okej. Dobra, co tu jeszcze mam do pokazania? A, poza tym, że sprzątnąłem te linie, wszystko cokolwiek wcześniej potrzebowało żelaza, stali lub miedzi, bądź czegokolwiek innego, co teraz już wytwarzamy tutaj, zostało zamienione na roboty. Więc zostały mi jeszcze dwie linie z... Tak, jedna linia z silikonem. Ponieważ jeszcze jej nie zdemontowałem, ponieważ jest tutaj spory zapas. Na razie niech tutaj zostanie. Chociaż później też również ją przerobię. Bo tak nie przetapiamy sobie jeszcze silikonu, ale to później. Ponadto mamy jeszcze linię z ołowiem, ponieważ ołowiu jeszcze nie uzyskujemy. Ponieważ musielibyśmy do sortowania, czyli generalnie do... rafinacji ołowiu, bo musielibyśmy mieć gaz azotowy, znaczy gaz, kwas azotowy, a tego jeszcze nie mamy. Więc na razie jeszcze zostawiłem ołów, żeby wytapiał się... O, coś tutaj popsułem. Żeby wytapiał się tak, jak się wytapiał do tej pory. I co jeszcze mam tu do powiedzenia? Trochę musiałem poprawić tutaj schematy, żeby operowały od razu na tych drutach, które wytapiamy tam na dole. Aha, jeszcze tutaj zrobiłem, poprawiłem, dorobiłem tworzenie kwasu siarkowego, ponieważ przetapianie cynku generuje nam dwutlenek siarki, więc nie chciałem, żeby się marnował. Tutaj zrobiłem prostą fabrykę, która oczyszcza wodę. I potem łączy oczyszczoną wodę z tlenkiem siarki i od razu dostajemy w ten sposób kwas siarkowy. To jest trochę bliżej, niż żeby ciągnąć stąd kwas siarkowy, a przy okazji zaoszczędzamy trochę surowców. Dobra, czy coś jeszcze w sumie mamy? Mam do pokazania? Pewnie tak, ale pewnie o tym zapomniałem.
Dobra, jeszcze dodałem tutaj fabrykę logistyki trzeciego poziomu, czyli ekspresowych pasów oraz ekspresowych tak, ekspresowych rozdzielaczy, ekspresowych podziemnych taśmociągów. No i tak niedługo to będziemy musieli zrobić. Jeszcze raz, ponieważ gdzieś tutaj sobie już w następnym odcinku planuję otworzyć fabrykę pakietów logistycznych. Bo już dużą ilość rzeczy ciągniemy przy pomocy robotów, a one są strasznie powolne jak na razie i no, czasami nawet nie nadążają. Jak na przykład tutaj mam zamówione 200 żelaza, one, czy 200 tych żelaznych blach, a roboty nie nadążają z... Czekajcie, może trochę ściszę. No tak. A roboty nie nadążają z ich... dostarczania. To sobie zrobimy w kolejnym odcinku. A dzisiaj sobie musimy zrobić tytan. Więc chyba wszystkie potrzebne rzeczy już mam gotowe. Tylko musimy sobie przeciągnąć troszkę linię bardziej. Więc to zróbmy sobie. A jeszcze potrzebuję dostawić tutaj miejsca. Zaraz też się tym zajmiemy. Chociaż może nie. Dobra, zobaczmy. Troszkę tego mam. A jednak przydałoby się. A, czekajcie. Ha! Tutaj cały czas nie działało. Dobra, naprawmy to szybko. Tak, czy wysączyłem wszystkie roboty konstrukcyjne? Nie. No to spoko. Dobra. Ten do nas leci. I tak, czego potrzebujemy do tytanu? Więc tak, potrzebujemy tytanitu, chloru i karbonu. I w sumie tyle. Dobra, no to myślę, że skorzystam z tej linii z karbonem, żeby jej nie kopiować. I przyciągnijmy sobie tutaj tytan. W okazji niedługo będziemy mogli sobie również robić troszkę lepsze topory. Możemy sobie robić... O, mosiężny topór mogę sobie zrobić. Jest troszkę lepszy od... stalowego, więc czemu by nie? A w sumie zobacz, za chwilę nam się stalowy skończy, więc pozwólmy, niech on się zrobi. No to będziemy mogli sobie również kobaltytowy topór robić i tytanowy. W sumie chyba tytanowy będzie od razu lepiej sobie zrobić. Za chwilę i tak będziemy mieli przetapianie tytanu. Dobra. Tego nie potrzebuję. To też już nieaktualne jest. Tak. Na dole będziemy potrzebowali kolejnej linii, ale to później się tym zajmiemy. I tak, przejrzyjmy jeszcze raz tytan. Więc tak, standardowo na początku przetwarzamy. Nie mam jeszcze najlepszego procesu przetwarzania, więc potem to nie będę musiał poprawić. Ale generalnie przetworzony tytan. Potem to będziemy jeszcze prasować, ale na razie już od razu przetworzonego robimy karbon. I potem już to wytapiamy. Potrzebujemy 24...
Chwila. Ok, czyli tego będziemy potrzebowali 6. A tego jeszcze więcej wygląda na to. Cztery, sześć, a tego 8. Mhm. Tego chyba standardowo zróbmy 6. Nie chce mi się już tego wyliczać. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba pójdę ręcznie, zgarnę trochę kamienia. Ponieważ sporo go będziemy potrzebowali tutaj. Chlor na szczęście już mamy. Patrzcie jeszcze, cement do mnie idzie. Chlor na szczęście już mamy. Produkujemy go tam, gdzie produkujemy tlen. Dobra. To potrzebujemy... Tak, chemical furnace. I tego potrzebujemy 8. 3, 4. Tak, dzięki roboty. Już mi dostarczają kamień. I tak, jeszcze więcej będę potrzebował. Tak, tutaj wszystko musiałem gdzieś popsuć. Że tak zróbmy. Ok. Trzy. Dobra, powyrzucam trochę zbędnych rzeczy. Tak, zawsze się coś nazbiera niepotrzebnego. Dobra, powiedzmy, że może być. Dobra, czy mam już 8? Mam 5, to jeszcze 3. Okej, źle poszedłem. A właśnie, może zauważyliście, że przechodzę przez rury. Generalnie zainstalowałem mod, który nazywa się Squeak Through i pozwala on nam przechodzić przez różne rzeczy. Generalnie to troszkę brzmi jak cheatowanie, ale bardzo mnie irytowało to, jak wiele budynków w Angels Modzie jest właśnie bardzo duża i nie można się przez nie przebić w żaden sposób. Więc no, zainstalowałem go. Jak ktoś to uważa za cheatowanie, to ma problem. Mnie generalnie już denerwowało, że jak zrobię sobie dużą linię, to nie mogę przejść przez środek. Więc sobie zainstalowałem i no, na pewno to pomoże mi z robieniem różnych rzeczy. Dobra. Już mamy 8. I teraz właściwy tytanit. W zwykłych piecach się wyrabia. No i dobra. Zjedziemy. I dobra. Górnia ród. Czekajcie, to będziemy musieli troszkę niżej zrobić. Ponieważ tutaj będą... Mniej więcej tutaj będą piece chemiczne. Raz, dwa, trzy. Przetwórnie ród będą tutaj. Dobra. Gdzie tu jest tytan?
Dobra, więc tego już nie będę przenosił. Tak po prostu pojedziemy. I tak. Dobra, czemu tu nie ma więcej tytanu? A, jeszcze nie naprawiłem tam na górze. Dobra, to naprawmy to. A właśnie, nie pochwaliłem się chyba jeszcze. Dodałem również przetwarzanie bobomium. Generalnie dużo to nam nie dało. Bobomium generalnie zawiera cynk, ale daje nam również dodatkowy krzemień, którego troszkę potrzebowaliśmy, oraz dodatkowy kobaltyt i cynk. Aluminium jeszcze nie wykorzystujemy, ale również nam się przyda. No i poza tym to jest już ostatnie złoże, które będzie wykorzystywało kwas siarkowy. I tak, ta nasza startowa kopalnia bobomium już się w większości wyczerpała, więc założyłem tutaj drugą. Jest całkiem spore złoże. No było 700 tysięcy, już sporo się trochę wykopało. No i generalnie troszkę z niego będziemy korzystać. Jak już się wyczerpie, to skasuję to i tutaj utworzymy jakąś kolejną linię przetwarzania później. Ale dobra. Tytanit tutaj musimy naprawić. No i dobra. Chyba nic więcej nie generuje tytanitu, tylko szafiryt. Tak. Później jeszcze parę rud również będą generowały tytanit. Więc myślę, że w późniejszym okresie nie będziemy mieli z nim problemu. Ta, troszkę zajmuje nam chodzenie póki co, ale wiecie, my już jesteśmy niedługo utworzenia sobie również układów procesorowych. Wtedy będę robił, zrobię sobie nóżki sztuczne i troszkę to nam przyspieszy takie rzeczy. Dobra, tych potrzebujemy 8. Dobra. Troszkę sobie powiększmy. Przynajmniej tyle, ile mam. Dobra, jakby co, tutaj jeszcze mam troszkę wypełniacza 300, więc powinno nam tutaj wystarczyć na wszystko, czego potrzebujemy. Dobra, siedem, osiem. Czy ja się tu w ogóle zmieszczę? Tam trzeba jeszcze tytanową gąbkę robić. Ciekawe, no zobaczymy. I potem jeszcze to przytapiać. Dobra. Para. To będziemy ładować z tej strony. Tutaj chyba nie ma się co bawić. Nie, jest się co bawić, ponieważ karbon musimy dostarczać, więc potrzebujemy trochę wolnego miejsca. Dobra, tak będzie dobrze.
No i dobra. Tak. Tutaj będą natomiast. Dobra, ustawmy sobie może słupy. Czerwony. Dobra, wszystko będzie ładnie zasilane. Dobra, i tak samo tutaj zrobimy. Tutaj potrzebujemy natomiast stację przepompowania. Tak samo tutaj musimy połączyć. Dobra, możemy tak to zrobić. Trochę niechlujnie będzie, ale spoko. Ale będzie działać. Wrócimy pod ziemią, żeby nam nie zawadzało. Tak, dobra. Tu będziemy wypakowywać chlor. A tak, duże rzeczy. Wypełnij beczkę chlor, opróżnij beczkę chlor gaz. Beczka chlor gaz. Zróbmy sobie może 20. Dobra, i przy okazji parę pustych beczek dodam do systemu. Tutaj zróbmy tak samo, żeby było ładnie. Dobra. Teraz potrzebujemy jeszcze 6 piecy chemicznych. 2, 3, 4, 5, 6. Żeby teraz te gąbki wytapiać. Dobra, przy okazji przyda nam się troszkę materiałów do wypełniania. Ponieważ jednak będziemy potrzebować tutaj troszkę więcej miejsca. Właśnie, bo na razie nie puszczam. Dużo generalnie rzeczy przebadałem, więc chyba to będę generalnie w praktyce pokazywał, co będziemy robić. Ponieważ czasami potrzebowałem ruszyć generalnie troszkę produkcję w fabryce, ponieważ na przykład nafta nam się blokowała. O, generalnie znowu się zaczyna blokować. I generalnie musimy zużyć trochę plastiku, żeby ją ruszyć, żeby trochę bazowego oleju wytworzyć. A do tego najlepiej się właśnie badania nadają. Dawaj wszystko.
Jeżeli to nie wystarczy, to zawsze mam na północy jeszcze więcej, dużo więcej. Więc chyba pomiędzy nagrywaniami będę musiał się tutaj przelecieć z wypełnianiem i zrobić tutaj troszkę więcej miejsca, ponieważ no jeszcze trochę rzeczy będziemy musieli tutaj dodać. Dobra. Jeszcze trochę miejsca. A, tak, nie tak, a tak. Aha. Dobra, na chwilę wystarczy. Jeszcze trochę nam zostanie. Dobra. Piece chemiczne. Dwa, trzy. Będziecie wytwarzać gąbki. Nie, chwila, chyba coś zepsułem. Tak. My od razu wytwarzamy gąbki, czy nie? Tak. Nie, dobrze. Tytanowa gąbka. Chyba w takim razie zepsułem. Nie. Coś mi się tu nie zgadza. Tworzonego tytanu. A nie, okej, dobra. Bo myliłem wymagane zasoby z potrzebnymi do produkcji, więc okej. Dobra. No, zdecydowanie najdłuższa będzie ta linia ze wszystkich. Przynajmniej wszystkich, które do tej pory zrobiłem. O, rury mi się skończyły. A to ciekawe. Dobra. Zróbmy sobie tutaj roboport. Może i powiedzmy jeszcze dam gdzieś tutaj. Nie chcę, żeby w trakcie pracy mi się kończył zasięg. Dobra, to jest źle. I dobra, mamy gąbki. Jeszcze tutaj muszę dokończyć. Świetnie. I już gąbki bezpośrednio przetapiamy na tytan. Zbierzemy piec hutniczy. Dobra. Tutaj będzie trochę mało miejsca. Generalnie tutaj zamierzałem sobie jeszcze dodać jedną linię z manganem, więc troszkę się tu będzie krzyżować z nią. Ale dobra, przeżyjemy jakoś. To też również przyniosę. Krzyżoroboporty ogarną swoje. Dobra, 24... 24 na 4 sekundy szybki podajnik zdecydowanie powinien ogarnąć. Tym bardziej, że w międzyczasie przebadałem jeszcze dodatkowo wydajność podajników. Gdzie
Co to jednak tutaj przeniosę? I teraz wydajniki zwykłe mają chyba, bo tak ładowność 3, tak? Więc zdecydowanie to powinno wystarczać. Dobra. Musimy jeszcze dostarczyć. Musimy jeszcze dostarczyć paliwo. Więc myślę, że weźmiemy po prostu ten karbonit. Znaczy karbon. Przyciągniemy go aż tutaj. No, najważniejsze rzeczy jeszcze nie dociągnąłem. No i dobra, mamy tytan. Fajnie. Na razie to zrobię brzydko. Aż chciałbym jeszcze szybko zrobić przetapianie tytanu. Wiecie co, może zrobię tutaj fabrykę przetapiania. A uruchomię ją po prostu później. Już chyba nie zdążę za bardzo. Więc tak, tutaj sobie puścimy linię z tytanem. Raz, dwa. Tak. Do tego potrzebujemy... Już tutaj. Cztery piece indukcyjne. 2, 3, 4. Oraz 4 odlewnie skręcające. Dobra. 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Prawie tak jak wszędzie indziej. Powiedzmy, tutaj będziemy dostarczać tytan. Pozostałe rzeczy później się jeszcze zastanowimy. Dobra. Możemy łączyć tam z niklem. Albo z manganem. Na razie. Na razie wezmę, powiedzmy, podstawowy proces. Tak. W przyszłości myślę, że będziemy tutaj dodawać mangan. Generalnie manganu nie kupimy znikąd. Możemy go sobie wytwarzać z wody. Mniej więcej tam z błota raczej. I sobie myślę, że zrobimy sobie jakąś masową produkcję manganu. Bo generalnie do wielu rzeczy możemy go dodawać. Możemy go dodawać do... O, patrzcie, złym kierunku zrobiłem. Możemy go dodawać do tytanu, możemy go dodawać do żelaza, możemy go dodawać do stali, więc jest świetnym zapychaczem. Więc myślę, że sobie w przyszłości będziemy z niego korzystać do wszystkiego. Dobra. Dobra, to jeszcze odlewnię skręcającą. To robimy raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy... chwila, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. To na razie będzie ten prostszy proces skręcania.
Jaż zaawansowany wykorzystuje chłodziwo, które oczywiście już mamy, co nie stanowi problemu, ale nie mamy jeszcze technologii do tak zaawansowanego przytapiania tytanu, więc na razie będziemy zamiast chłodziwa będziemy korzystać z wody po prostu. No chyba nawet sobie tutaj możemy zrobić. O. Dobra. Jeszcze podziemne. Dobra. I akurat topór mi się skończył. No i dobra, czas mi się skończył. Ale generalnie tak będzie nasza wyglądała produkcja tytanitu. Generalnie tutaj jeszcze muszę przeciągnąć parę pasów. Tutaj muszę wypełnić to jeszcze ziemią. I będziemy mieli tytan w następnym odcinku. Co za tym idzie, będziemy mieli również... Będziemy mogli tworzyć ekspresowe podajniki. A co za tym idzie, będziemy mogli robić logistyczne pakiety naukowe. Gdzie to są półprodukty? Których potrzebujemy, żeby przyspieszyć boty i parę innych rzeczy, żeby zrobić. Więc to będzie nasz cel w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!